Dziękuję. Ja tak potrzebujemy chwili pomiędzy tymi numerami, bo jest gorąco i też dziwne rzeczy robię na tej scenie, kiedy śpiewam, ale nie kontroluję nad tym. Nie kontroluję tego. Nie mam panowania. Ktoś krzyczy, że ma urodziny. Ja też. 1 stycznia. Jak chcesz. Które masz urodziny? 14. Oh my god. Wszystko przed tobą. Całe szczęście tego świata i podatki do tego. Wszystkiego najlepszego. Bądź zdrowa. Bądź zdrowa, jakie zdrowie, to jest wszystko. Trzymaj się. I śpiewaj głośno. Jeszcze raz, kochani, przed nami piosenka, która inaczej, bez której prawdopodobnie dzisiaj byśmy się tutaj nie spotkali. Piosenka, która... którą nagrałem, jak miałem 12 bądź 13 lat. 12, tak? Już na ostatnich koncertach cały czas mówię, że 12 albo 13. Ale widzę, że ktoś już sprawdził. No to 12. Przed mutacją. U mojego brata Michała w studiu w Paryżu, którego całuję mocno i wysyłam mu, jest mój najlepszy przyjaciel, słuchajcie. Dziękuję ci, słońce, dziękuję. I ta piosenka, kiedy nagrałem ją, jak miałem 12 lat, trafiła do internetu w dziwny sposób, bo ja tego nie chciałem, ale dobra, stało się. Jest to cover Edyty Bartosiewicz. Pani Edyty Bartosiewicz, w sumie nie znamy się, więc pani Edyty Bartosiewicz, której jestem wdzięczny, cholernie wdzięczny za to, że napisała ten utwór, bo on czułem i czuję, że on mnie pcha cały czas do przodu. I pomimo tego, że śpiewam już naprawdę 9 lat go na scenie, bo obiecałem sobie, że zawsze będę go śpiewał, będę zmieniał tylko aranżę, ale albo zaśpiewam chociaż fragment, jestem bardzo wdzięczny, że ta piosenka powstała i dzięki niej, jako 12-letni chłopak, mogłem się tak zainspirować. Coś mnie tak zainspirowało. Każdy z was zna ten numer, więc kiedy nadejdzie refren, moim zdaniem to jest ten moment, kiedy powinniśmy tak wszystko oddać. Nie żeby mi, ale weter. Ona uwalnia mnóstwo emocji. Powodzenia! Zatańcz ze mną jeszcze raz. Otul twarz, moją twarz. Co z nami będzie, zroknę.
samolot.